super. Przyszłość. Kultywując tradycję zapoczątkowaną przez tych, których stawiamy sobie za wzór i poszukując... W latach 1936-38 liczba pielgrzymów w granatowych mundurach przekroczyła już 1100 i jak na owe czasy była to liczba imponująca, ponieważ organizacja takiego przedsięwzięcia nie była tak łatwa jak dzisiaj. W Policji Państwowej nie było przede wszystkim związków zawodowych, nie pozwalały na to przepisy. Na przykład w roku 1936 organizatorem pielgrzymki był Klub Szeregowych Policji Państwowej. Można powiedzieć, że była to namiastka Związku Zawodowego. Druga wojna światowa, a potem 45 lat władzy narzuconej Polsce siłą uniemożliwiały policjantom nie tylko pielgrzymowanie do Jasnogórskiego Sanktuarium, ale wykluczały jakiekolwiek 70-lecie zbrodni katyńskiej. Jaki los spotkał blisko 12 tysięcy policjantów wziętych do sowieckiej niewoli. Nie muszę przypominać, bo wśród nas jest to historia dobrze znana.
Gestem upamiętniającym tamtą zbrodnię było wmurowanie w kaplicy cudownego obrazu tablicy Gloria Victis. Fundatorami byliście święty Jan Paweł II. Kolejna rzecz mająca wymiar symboliczny odnosi się do wspomnianego już roku 1936. Nie rozumiesz, dlatego że